Siedzę 2 godziny w planie B sam. Miałaś już być moją żoną, ale dalej bez zmian. 3 godziny w planie B sam. Miałaś już być moją żoną, ale dalej bez zmian. Jest piątek, jest 19, ja jestem Ania, a to jest Co Nowego. Zaczynamy zwykle od przedmiotu, ale tym razem znowu nie ma przedmiotu, bo mam coś 10 razy lepszego i jest to jesz. Znowu tutaj zakopał mój brat, ja nie wiem co ostatnio się dzieje, ale on mi jakieś same zwierzęce rzeczy wysyła, bo wysłał mi właśnie jeża, którego ja oglądam w kółko, nie mogę przestać. To jest jeż, raz zresztą zobaczcie. Ja nie wiem, co oni mu robią, ale on jest tak zadowolony. Ja chciałabym przeżyć to samo, co ten jeż. Ja bym chciała być z nim. Po prostu nie żałuję, ten film. On powinien być zapętlony. On powinien trwać 20 godzin. Ja powinnam sobie leżeć i cały weekend zamiast gdzieś tam chodzić, to spędzić właśnie patrząc na tego jeża, bo nic mnie tak nie relaksuje, nic nie daje mi tyle radości, co właśnie to stworzonko. Po prostu... Czy mam poprawił humoru? Na pewno mam poprawił humor, bo nie może ten jeż nie poprawić humoru, po prostu jest rewelacyjny. No może jeszcze raz. Czas na kampanię społeczną i kampania społeczna nazywa się Moms and Maids. To jest kampania poświęcona pomocom domowym. Otóż w Singapurze okazuje się, że ponad 200 tysięcy pomocy domowych nie ma ani jednego dnia wolnego. No i tu jest taka kampania, która pokazuje taki spot reklamowy, który pokazuje dwie osoby, pomoc domową i matkę. I zadają pytania na temat dziecka i zawsze właściwą odpowiedź wskazuje pomoc domowa, a matka nie ma pojęcia tak naprawdę, co się dzieje z jej własnym dzieckiem. No i... She would want to be a teacher. So ja rozumiem na Jedi Princess. Princess? I don't think he set his mind yet on anything in particular. I think pilot. I want to be a pilot when I grow up. Co ta kampania wnosi? Oprócz tego, że ona pokazuje tam, że fajnie mieć, dać komuś dzień wolny, to jak ja zobaczyłam ten spot, on mnie tak niezwykle rozczulił i pokazał, jak ważne jest spędzanie dużej ilości czasu z naszymi bliskimi. Zwróćcie uwagę na to, że często jest tak, że koledzy ze szkoły albo z pracy naszych bliskich wiedzą więcej o nich niż my sami, bo w domu nie spędzamy czasu tak mocno produktywnie razem, wiecie o co chodzi, że siedzimy obok siebie, ale nie spędzamy tego czasu tak mocno, w sensie, że rozmawiamy ze sobą, czy nawiązujemy takie mocne więzi i warto to robić. I ta kampania pokazuje, jak niesamowite więzi można wiązać z ludźmi, którzy nie są waszymi... waszą rodziną, tylko po prostu przez spędzanie dużej ilości czasu to ta więź się rodzi, jest niesamowita. Także to jest też istotne, że macie możliwość wybrania osób, które, z którymi będziecie blisko i wybierajcie je rozsądnie. Bo życie mamy tylko jedno. O Boże, ale się zrobiło sentymentalnie. I mamy tu kolejny artykuł. Jest to artykuł, właściwie reportaż Konrada z Halo Ziemia. Halo Ziemia to jest taki blog, w którym głównoprowadzący i piszący Konrad porusza tematy etyczne, on jest w ogóle etykiem. I to jest tak mądry, tak wrażliwy, tak niesamowity człowiek. Ja nikogo takiego nie znam, w sensie kto byłby w blogosferze, który tak mocno by mi imponował i miał taką nieskazitelną, niesamowitą postawę. I Konrad pojechał na Węgry i tam chciał zobaczyć, jak wygląda granica, co tam się dzieje na tej granicy. Wiecie, że na Węgrzech teraz się dzieje dużo różnych rzeczy, które wpływają na całą Europę. No i on chciał zobaczyć to na własne oczy. Bardzo ciekawie to opisał, bardzo ciekawie wyciągnął wnioski, bo on jest specjalistą od wyciągania ciekawych wniosków. Także przeczytajcie koniecznie, bo jego spojrzenie jest unikatowe i naprawdę ja go bardzo, bardzo długiego czasu uwielbiam. A z każdym tygodniem i miesiącem właściwie coraz bardziej, bo jego projekty są coraz lepsze. I no on naprawdę szalenie mi imponuje.
Kolejną rzeczą jest artykuł. Jest to artykuł po angielsku, to 20 zdjęć i cytatów Simone de Beauvoir, które mają nas zainspirować. Bardzo fajny zlepek. Oczywiście Simone de Beauvoir ma 10 milionów ciekawych cytatów i można by wybierać naprawdę dużo. Tam żaden z moich ulubionych się nie znalazł w tym zestawieniu. Po co Wam pokazuję ten artykuł? Ponieważ dałam sobie sprawę, że niektórzy z Was mogą nie wiedzieć, kim jest Simone de Beauvoir i pomyślałam sobie, Boże, kiedyś ktoś powiedział mi, kim jest Simone de Beauvoir. Kiedyś powiedział, Ania, przeczytaj Drugą płeć i przeczytałam Drugą płeć i jak sobie myślę, że mogłabym teraz stać przed Wami i nie przeczytać Drugiej płci i nie wiedzieć, kim jest Simone de Beauvoir, to byłabym zupełnie inną osobą i zupełnie inaczej potoczyłoby się moje życie. Także co mogę Wam powiedzieć? Koniecznie musicie przeczytać Drugą płeć i koniecznie musicie wiedzieć, kim jest Simone de Beauvoir dla waszego własnego dobra. Po prostu. To jest tak ważna postać i to jest tak ważna książka, że nie można tego nie przeczytać. No da! Koniecznie musicie zajrzeć chociażby do tego krótkiego artykułu, ale Drugą płeć musicie przeczytać. Macie na to jakieś 4 lata. Ale do 4 lat ma być przeczytane. No i już. I tak oto płynnie przeszliśmy do piosenki, a piosenką jest dzisiaj Mięso Taco Hemingwaya. Gdzie to stek bzdur z tym, że ja poproszę kwisty? Nie odbierasz telefonu, więc wysyłam listy. Już przestało padać i na miasto pełzną glizdy. Pewnie wszystkie też na randkę z tobą, co za pizdy. Moje kiedyś zdrowe płuca produkują gwizdy. Przyznam się Wam, od kilku tygodni prześladuję Taco Hemingway, ja ciągle go słucham, nie mogę przestać, po prostu te rzeczy, które on śpiewa, te teksty są tak bardzo bliskie mojemu otoczeniu, moim znajomym i mojemu życiu, że po prostu absolutnie się wczuwam w to, co on śpiewa, co rapuje, jest po prostu świetny. Nie pokazywałam Wam Taco, bo miałam wrażenie, że on może być zbyt hermetyczny, bo on jest bardzo mocno osadzony w Warszawie i te teksty są bardzo mocno warszawskie i też z tego płynie też radość moja słuchania, bo ja kojarzę konkretne miejsca, kojarzę konkretne zjawiska i stwierdziłam, że on jest zbyt hermetyczny i może jak go pokażę, to nie wszyscy widzowie odbiorą go tak samo dobrze jak ja. Ale jak zobaczyłam, że on ma trasę koncertową i wszystkie kluby są we wszystkich miastach wypchane po prostu tak, że trzeba zmieniać lokale na większe, to zdałam sobie sprawę, że moje obawy były bezpodstawne i że Taco po prostu wszystkim pasuje, bo jest fenomenalny i musicie posłuchać. Wybrałam piosenkę taką nieoczywistą, bo najpopularniejsza jest następna Stacja i 6.0. Ja uwielbiam 6.0, ja po prostu tam jest tyle tekstów świetnych 6.0. Jak mój ulubiony tekst to jest Ludzie słabi są, ja to słabo znoszę. To jest po prostu rewelacja, ale Mięso to najbardziej piosenka, która najbardziej mnie urzekła i jest tak cudowna i ma w sobie taką magię. Nie zakochałam się w niej od początku, tylko potrzebowałam, wiecie, długiego czasu i po tym długim czasie nagle poczułam, że tak, to jest to, wiecie, jak dobre, że czasem trzeba się w nie wgryźć, czasem trzeba posłuchać mocniej i wtedy poczujemy ten właśnie flow. To by było na tyle. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, moje kwiatki, buziaki. Pa, pa.